Funkcja g jest przekształceniem funkcji f. Na poniższym wykresie funkcję f przedstawiono za pomocą ciągłej niebieskiej linii, natomiast funkcję g za pomocą przerywanej czerwonej linii. Zapisz wzór funkcji g jako wyrażenie zależne od f. Czyli tu mamy wybrać jedną z trzech możliwości, jak g od x wiąże się z f od x. I tu mamy te dwa wykresy. To jest wykres funkcji f, a to jest wykres funkcji g. No i zachęcam teraz do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego rozwiązania zadania. Dobrze, w takim razie spróbujmy rozwiązać je razem. Dobrze, no to popatrzmy sobie. Tak na oko wydaje się, że ten wykres funkcji g, czyli ta czerwona przerywana linia, to jest taki ten wykres funkcji f trochę ściśnięty, prawda? Wydaje się, że jakby ten niebieska linia została ściśnięta w takim kierunku poziomym i dostaliśmy taką linię czerwoną. No takie jest wrażenie wzrokowe. No teraz zobaczmy, które z tych możliwości tu się mogą realizować. Może zacznijmy od tego, żeby wyrzucić jedną z możliwości, natomiast popatrzmy sobie na to. Co oznaczałoby to? To by oznaczało, że g od x to jest 2 razy f od x, czyli to znaczy biorę pewien punkt, na przykład tutaj, punkt 4, i że g od x to jest 2 razy f od x, czyli tu jest 4, no widać, że nie. Tak? Jeszcze wyraźniej widać to tutaj na przykład. Prawda? Jeżeli bym wziął ten punkt x, no to widzę, że g od x na pewno nie jest 2 razy f od x, czy też tutaj, prawda? Prawda? Tam, gdzie funkcja przecina, ma miejsce zerowe, to te funkcje, które są związane tym warunkiem, miałyby te same miejsca zerowe, więc ewidentnie tutaj te dwie funkcje nie mają tych samych miejsc zerowych, wobec tego na pewno to możemy wyrzucić. No dobrze, zostały nam dwa wzory. No więc tak, wydaje się, tak jak mówiłem, że ten wykres funkcji g to jest wykres funkcji f trochę ściśnięty. No i zobaczmy. Weźmy na przykład wartość funkcji f w punkcie 8, to jest mniej więcej tyle i spróbujmy taką linię narysować jeszcze raz. O, teraz może się lepiej udaje. Pozioma ona ma być, o, tak. No i co? I tu mamy wartość f od 8 i wydaje się, że g od minus 4, prawda? Czyli zapiszmy może tutaj, czyli g od minus 4 równa się f od minus 8, prawda? Te dwa punkty porównując. No tutaj mamy co? Tutaj z kolei wydaje się, że mamy prawie 2 i tu mamy przecina w prawie 4. Gdybyśmy wzięli dokładnie 4, na przykład f od 4 wygląda, że jest tutaj i przeciągnęli taką poziomą linię, no to wydaje się, że przecinamy tutaj, czyli g od z kolei 2 to by było f od 4, prawda? No gdzie jeszcze? Tutaj moglibyśmy wziąć, wydaje się, że gdyby policzymy f od 3, czyli wygląda, że to jest tu, może jeszcze inny kolor, tak, i przeciągniemy poziomo, to wydaje się, że trafiamy tutaj, prawda? Czyli znowuż mamy podobny związek, g od 3 to jest f od 6. No dobrze, czyli wydaje się tak optycznie, że mamy następujący związek, że g od x, tak, to jest f od 2x. Tak? No i właśnie, wydaje się, że te funkcje są, na pewno tutaj nie mamy tego związku, że to nie jest f od jednej drugiej x. No i teraz jak się tak zastanowić, to właśnie takim, jeżeli funkcje są powiązane takim wzorem, to wykres funkcji g jest jakby ściśniętym wykresem funkcji f. Czyli jeżeli argument jakiejś funkcji mnożymy przez liczbę większą od jedynki, to wtedy ten wykres tak się ściska, no, dlatego że prawda, jakby zmiany argumentu następują szybciej. No to co? Możemy sobie pomyśleć tak, to co, jeżeli x powiedzmy należy od 0 do 1, tak,
taki przedział, no to 2x należy od 0 do 2. Czyli jakby wszystko to, co się wydarza na przedziale 0, 1 dla funkcji g, wszystko to, co, może inaczej, wszystko to, co się wydarza na wykresie funkcji w zakresie argumentów 0, 2 funkcji f, wydarza się dla funkcji g na przedziale 0, 1. Czyli ten wykres jakby jest ściśnięty, rzeczy zmieniają się szybciej, tak można by powiedzieć. Tak? Czyli że optycznie to jest tak, że po prostu ten wykres jest ściśnięty, czyli jeżeli pomyślimy sobie, może jakiś taki prostszy przykład, narysujmy jeszcze. A jeżeli taką prostą funkcję liniową, na przykład 1, 2, 3, minus 1, minus 2. I na przykład narysujemy sobie, nasza funkcja f powiedzmy ma wykres taki. Tak. O, tak. I tak. To jest nasze f od x. No to jak wygląda f od 2x? Czyli jeżeli g od x to jest f od 2x, no właśnie, czyli tak, to co było w minus 2, to już będzie w minus 1, to co było w 2, to będzie 1, to co było w 3, będzie w 1,5. Znaczy ten wykres funkcji nam się właśnie ściśnie. No, czyli czyli jeżeli mnożymy argument funkcji przez liczbę większą od jedynki, no to jakby ten wykres jest ściśnięty w kierunku poziomym. Odwrotnie, jeżeli pomnożymy przez liczbę pomiędzy 0 a 1, no wtedy jakby rzeczy na wykresie funkcji g dzieją się wolniej i ten wykres jest rozciągnięty w kierunku poziomym. No dobrze, czyli wygląda na to, że to jest f od g od x, to jest f od 2x. No to sprawdźmy jeszcze f od 2x.